Jeszcze przed obejrzeniem filmu chciałbym Was poinformować o tym, że ten film był nagrany już dosyć dawno temu i pliki tego filmu się gdzieś zagubiły na dysku, a ostatnio jak formatowałem komputer, to je odnalazłem i stwierdziłem, no jeżeli mam nagrany film, to czemu go nie zmontować i go nie wrzucić na kanał. Więc jeszcze pod uwagę to, że film został nagrany już jakiś czas temu i przepraszam, jeżeli coś będzie z nim nie tak lub będzie trochę dziwny. Cześć, ja jestem Pan Sarcznik i witam Was w kolejnym filmie z Great Deforest na moim kanale. Jest to kolejny film z The Foresta, gdyż lubicie tą grę, lubicie ją oglądać u mnie, jest to jedna z najpopularniejszych serii na moim kanale. No i co? Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy ulepszać mury obronne, ale nie będziemy budować wieży dodatkowych, tak jak było to niedawno. Tylko skupimy się na takich elementach jak takie kolce drewniane duże. Zrobione z bali. Zrobimy jakieś kilka pułapek na pewno. Po prostu jakoś ulepszymy ten zamek z zewnątrz, żeby po prostu był lepiej wyglądał, był bezpieczniejszy i no po prostu głównie, żeby lepiej wyglądał i był bezpieczniejszy, tak? No bo to są główne dwa aspekty, dwa powody, dlaczego to robimy. Tak, jak widzicie tutaj na zewnątrz nic nie zmieniłem. Co w ogóle śmiesznie, liście, jakaś gałązka wstaje, ale w sumie niech sobie będzie i tak jej nie mogę zniszczyć, więc w sumie mi to jest obojętne. No i co, lecimy po prostu, chyba będziemy za chwilę coś robić, no bo nie ma co przedłużać. Piórko było, gdzie jest to piórko? Mniejsza o to. Okej, więc tutaj zniszczymy sobie tam tego krzaka tylko. Ten krzak został zniszczony. Nikogo nie ma, żadnych kanibali, mutantów, nic, więc można spokojnie będzie działać. Jak widzicie, wygląda nasz zamek, te mury obronne na zamku wyglądają całkiem, ale nie jest to jeszcze ideał. Za chwilę będziemy to poprawiać. No i co? Ogólnie taka szybka też informacja, tu będę coś zacznę projektować w tym czasie po prostu chciałbym Wam powiedzieć, że niektóre teraz te filmy, które widzicie, to one są delikatnie nagrywane do przodu, na zapas momentami ze względu na to, że szkoła się zaczęła. No niestety. Szkoła się zaczęła, chodzimy normalnie do szkoły. Nie siedzimy w domu na zdalnych lekcjach, więc nie ma jak po prostu. Po prostu jest gorzej, jeżeli chodzi o możliwość nagrywania filmów. Ale żeby te filmy jednak były jakieś, to staram się gdzieś tam nagrywać wtedy, kiedy mogę. Coś tam na zapas, lekko czasami. Więc myślę, że będzie dobrze. Jeżeli coś słyszycie w tym momencie, to przepraszam, ale właśnie się pogoda psuje na dworze i zaczyna coś grzmieć i wiać i padać, więc przepraszam. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś trochę wyciszyć. O, pogoda niezła się robi u mnie. Dobra, więc trzeba to nagrać szybko. Mam nadzieję, że tylko nic nie będziecie słyszeć zbytnio. A jak będziecie, to przepraszam. Więc dobrze, jak widzicie, zamysł całego tutaj, całych tych murów już widzicie. Całe mury dookoła obskoczymy takimi kolcami z bali. Przed samym wejściem zrobimy sobie jakieś kilka pułapek, nie wiem. Jedna to myślę za mało, dwie, no tak z 3-5 pułapek, zobaczymy jak to wyjdzie. Jakie pułapki damy i co i jak będzie wyglądało. No więc co, lecimy po prostu, budujemy to. Też wiadomo, całości Wam nie będę pokazał, bo to trochę zajmie czasu, zanim to zbuduję, ale no, myślę, że efekt będzie naprawdę fajny. W ogóle napiszcie w komentarzach, jak tam szkoła Wam leci, co i jak u Was. Jak tam... Czy wszystko dobrze w szkole, tak dalej. Jak tam pierwszy tydzień Wam minął? Chociaż nie wiem, kiedy wrzucę ten film. Bo nagrywam po pierwszym tygodniu szkoły. A nie wiem, kiedy będzie wrzucony. No ale dobra, mniejsza o to. Piszcie po prostu, jak tam w szkole u Was. Czy wszystko jest ok? Co i jak? Napiszcie, jak z tymi odcinkami może coś robić. Ile na przykład filmów, czy... tygodniu, nie wiem, bo fajnie by było wrzucać, moim zdaniem, przynajmniej te dwa filmy w tydzień.
Ale jeżeli jest to jest na przykład jeżeli będzie to niemożliwe, to bym chciał chociaż minimum jeden na tydzień, żeby coś przynajmniej było raz w tygodniu. Będę się starał, żeby było więcej, ale jednak trzecia klasa technikum to też trochę nie ma, nie są takie przelewki. Jakieś egzaminy dodatkowe zawodowe, być może jakieś praktyki, nie wiem co tam będzie, wiem co wymyślą. Co to tam będzie, więc no. Będę się starał, żeby było tych filmów jak najwięcej. Jak wyjdzie, to nie wiem. Nie wiem jak to wyjdzie. No ale no co, musimy po prostu przeczekać i po prostu zobaczymy. Wyjdzie w praniu, tak? Jak widzicie, tutaj wycięłem kilka drzewek i zacząłem już budować. W ogóle mi tu przyszło jakieś powiadomienia na scenie przychodzą, przepraszam, jeżeli to widzicie. Ale wyłączyłem te powiadomienia wcześniej, więc nie wiem, czemu one przychodzą. Być może coś się z tym od nowa odpalił dlatego. Więc przepraszam też za to. No i tak samo przepraszam, jeżeli coś słyszycie odnośnie pogody u mnie, bo naprawdę się pogoda zepsuła momentalnie. Zacząłem nagrywać, był spokój, a w tym momencie już jest nieciekawie. Jeżeli słyszycie kota, to też przepraszam, no ale no... jakoś tak to wszystko się składa, że... akurat kiedy chciałem nagrać film, to akurat wszystko się psuje i tak dalej, no niestety. Okej. Tak teraz myślę, jakby to zrobić. Myślę, że coś takiego będzie fajne. Coś takiego może być. Dobra, wiecie co? Zaraz zobaczymy, jak to zrobimy. Bo teraz tak. Chciałbym też zrobić jakieś pułapki tutaj, tylko najpierw by się przydało chociaż z przodu te kolce postawić, żeby wiedzieć na jaką odległość co gdzie poustawiać. No bo tak na oko to tak trochę średnio. No niby można, ale z drugiej strony no niekoniecznie, fajnie jest tak zrobić. Więc dobra. Stawiamy te kolce. Z drugiej strony postawimy. Tak. Okej. Coś takiego, tylko żeby było prosto. O, idealnie. Dobra, teraz możemy machnąć z tej strony. Też piszę, jakie długości te filmy robić, bo ja sam widzę po statystykach i tak dalej, że no jednak filmy się nie oglądają zazwyczaj większość osób nie ogląda całości filmu. Więc też chciałbym robić takie w miarę filmy, takie filmy w miarę, żeby jak najwięcej osób obejrzało większą część przynajmniej. No bo to jednak wiadomo o co chodzi. No, każdy chciałby, żeby jego film był oglądany najlepiej cały, a jeżeli nie cały, to przynajmniej większość tego filmu lub połowa, tak? Więc dajcie znać, jakiej długości film robić. A teraz się za chwilę weźmiemy za pułapki. Tylko chcę coś sprawdzić z bramą. Bo szczerze mówiąc, fajnie byłoby zrobić jakieś takie wejście zamknięte do zamku, ale... czy to się uda? Nie wiem, szczerze mówiąc. Może być to lekko ciężka sprawa. O matko, ale się pogoda u mnie zepsuła. Jeżeli coś słyszycie, to przepraszam bardzo, ale no to jest, pogoda nie jest zależna ode mnie. Momentalnie, odkąd zacząłem nagrywać, się zepsuła pogoda, więc nieciekawie, nieciekawie. Coś mi się wydaje, że to nie wyjdzie. Coś mi się wydaje, że... to nie wyjdzie ta brama, ale jeszcze może później popróbujemy. Też nie chcę zbytnio przedłużać tego filmu jakoś specjalnie. Dobra, więc może weźmy się za jakieś pułapki, żeby jeszcze coś postawić. Może coś takiego. To jest jedna z moich ulubionych pułapek, jeżeli chodzi o The Firsta. Zazwyczaj, jeżeli stawiam pułapkę, to właśnie tą. A tak myślę, że moglibyśmy dodać jeszcze po bokach takie dwie pułapeczki. Zawsze coś tam utrudnią wejście kanibalom czy mutantom. Czy mutantom to niezbyt, bo co to dla mutanta takie coś. W ogóle kanibal przybiegł? Czy więcej? Jeden jest? Nie, więcej jest. Więcej. Nie, dobrze. Dobra, szybko tutaj musimy się obronić. W ogóle świetnie trafili, świetny moment. Bo ulepszam może obronę, a ci przylecieli tutaj robią nam napad. Dobra, myk. O, dwóch idealnie. Jednym strzałem dwóch podpaliłem. Się płotek coś blokuje. Okej, dobra. Chyba wyciągniemy katanę i kataną już wykończymy. Okej.
Proszę mi tu nie uciekać, tylko stać spokojnie. Jeden gdzie leży, drugiego właśnie położyliśmy. Tam jeszcze trzeci jakiś biega. Nie mieli było wszystkich, wydawało... Bo ich minimum trzech, to jest minimum, bo to widać nawet obecnie, że są trzy. Że dwóch leży, jeden tutaj, jednego właśnie kładziemy. Albo on nas położy. Ale jednak mam nadzieję, że ja położę go. Wydaje mi się, że był jeszcze ktoś, jeszcze jakiś kanibal tu był przynajmniej jeden, ale być może uciekł. Albo mi się coś wydawało. Dobra, mniejsza o to. Zrobimy jeszcze tą pułapkę po drugiej stronie. Coś takiego. No i co? Widzimy się po cięciu i... No widzimy się po prostu po cięciu, jak to wszystko będzie już gotowe. Okej, jesteśmy po cięciu. Troszkę to zajęło, zanim to zbudowałem, ale zanim przejdziemy do tego, co tam jest, to muszę wam pokazać to, że w końcu zacząłem używać tego ogródka, co zbudowałem ileś odcinków wcześniej. Jak widzicie, mamy tu aloes i takie tam. Tutaj się jakoś specjalnie nie będziemy w to teraz zagłębiać. Chociaż przydałoby się to zebrać, więc może zbierzemy, zasadzimy nowe. Tylko, że nie ma miejsca w ekwipunku na... Nie ma miejsca w plecaku tutaj na aloes nawet, więc trochę słabo. Dobra, już sobie jakoś poradziliśmy, teraz bierzemy jeszcze tą jeżówkę. Też się nie mieści. Niedobrze, niedobrze. Dobra, posadzimy tak. Zrobimy jakieś mieszanki z niej. Dobra, niech po prostu mieszanki z niej zrobimy i wszystko się zmieści w plecaku. Jedną jagódkę zjemy. Myślę, że całkiem smakowała. I zobaczcie, co tu się stało. Udało mi się zrobić bramę wejściową do zamku. Naprawdę, teraz ten zamek wygląda naprawdę porządnie. Co prawda jest mały problem z lampą jedną, szczególnie, no bo ona weszła troszkę w tą bramę, ale ważne, że świeci, tak? Zrobiłem tak, jak było te trzy pułapki, więcej nie robiłem, gdyż stwierdziłem, że po prostu to nie ma jakoś specjalnie sensu, zobaczymy też w praktyce, jak to będzie. Myślę, że wystarczą, bo ja mogę spokojnie przejść, kanibale jednak mają trochę utrudnione przejście, do zamku nie wejdą, chyba że zostawię otwartą bramę. Więc tak to wygląda, trochę nam te krzaki przeszkadzają, więc skosimy je szybko. Okej. Więc tak to wygląda dookoła całego zamku, także zrobiłem oczywiście te kolce. Teraz widzicie to właśnie na ekranie. No i co, jeżeli wam się film podobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeżeli się podobał, tak? A jeżeli nie, to też zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o komentarzach, subskrypcji i dzwoneczku, by być na bieżąco. No i co, do następnych filmów, na razie i cześć!